Witam. Tym razem mam okazję przetestować kolejny produkt Midori, z czego od razu się cieszę. To Midori Grain. Jak na okładce tej, a właściwie na takiej karteczce doczepionej dookoła notesu głosi informacja, jest to kooprodukcja hiszpańsko-japońska, więc międzykontynentalny produkt. Jak tutaj z boku głosi dodatkowa informacja, należy uważać, żeby nie pokaleczyć dłoni drutem ze spiralki oraz nie wystawiać tego przedmiotu na działanie mocne promieni słonecznych, bo kolor może blaknąć. Ta część frontowa, czyli ten kawałek skóry, wyprodukowany jest w Hiszpanii. Jest to skóra prawdopodobnie z odpadów mielonych i prasowanych, gdyż tak mi to wygląda, ale pewności nie mam. Z tyłu oczywiście kartonik z gumką. Gumka jest taka dość ciekawa, bo właśnie złączone to są dwie na stałe gumki stanowiące jedną całość. Natomiast reszta jest produktem japońskim. Jak widać, narożniki ładnie zaokrąglone, podwójna gumka zamocowana z tyłu pozwala ten notes trzymać w zamknięciu, no i spiralka na górze, gdyż jest to coś, co się popularnie nazywa tak zwanym notesem reporterskim, pozwalającym robić notatki w ruchu. Tutaj widać fakturę tej skóry. Za chwilę zobaczymy sobie drugą stronę. Produkt pochodzi z serii, jakby to powiedzieć, The Meisters, czyli z mistrzowskiej serii World Meisters Note, czyli notatnik mistrzowski, i rzeczywiście wykonanie jest bardzo ładne i precyzyjne, jeśli tak można powiedzieć. Cała ta seria tych notatników ma cztery kolory, trzy właściwie odcienie brązu plus czarny. No i zobaczmy, jak to prezentuje się w środku. Otwieramy tą pierwszą część. Tutaj na tej środkowej stronie skórki dość giętkiej widać, że nie jest to jednolite. Pod spodem mamy natomiast stronę właściwą tytułową, na której możemy sobie coś zanotować, imię, nazwisko, adres czy jakieś tam dane na wypadek zgubienia tego notesu. No i środek. Dwie części po 50 kartek. Ta pierwsza część to biały papier, 50 białych kartek, a druga część to taki kolor kości słoniowej czy kremowej. No i z tyłu dwa kartoniki, jeden z gumką dopiętą, a drugi bez. Tak na upartego się zastanawiam, jeśli ktoś by nie cierpiał gumek, to może to tutaj wypiąć, rozchylić sprężynkę, wyjąć i będzie miał notes bez możliwości zamykania na gumkę, ale pewnie takich chętnych nie będzie za dużo. I teraz przystąpmy do zobaczenia, jak sobie radzi tutaj ten papier. Ja tu użyłem czterech próbek atramentów: Diamine, Private Reserve 2 i Pilota. To cztery na górze, potem długopis i ołówek. Zobaczmy z tyłu. No i tu znowu brak rozczarowania. Po prostu papier Midori jest tak świetny, że tu nawet tam niektóre atramenty Private Reserve, ten na górze zwłaszcza, bardzo był agresywny na innych papierach i pióro mocno lało atramentem, także tu nic nie widać, lekka poświata. Na dole pisałem po obu stronach, żeby zobaczyć, czy coś przeszkadza pisanie po obu stronach. Właściwie nie. A drugi papier to samo. Na dole mamy próbkę taką, pisanie po obu stronach w tym samym miejscu. Na górze te same atramenty. Tam nawet na końcu robię takie plamy, takie smarowanie atramentem, żeby go było więcej. I zobaczmy, jak to po drugiej stronie widać. Ten papier jest ciut jakby cieńszy, bardziej prześwit jest widoczny na nim, ale o przesiąkaniu atramentu na drugą stronę nie ma mowy, a i nawet pisanie po obu stronach jest możliwe i zupełnie to nie przeszkadza. Testuję teraz też jako notes, że reporterski powinno się dać pisać w ręce. Jest na tyle gruby i na tyle stabilny, że można pisać i trzymając rękę i notes w powietrzu. Także sprawdza się jako rzeczywiście notes reporterski. Jego szerokość jest taka, że nawet do mojej niezbyt kolosalnie wielkiej dłoni on dobrze pasuje i trzyma się go bardzo stabilnie i można w nim pisać.
Porównam go tutaj teraz wielkościowo do zwykłego kieszonkowego Moleskina. Widać, że on jest węższy mniej więcej o centymetr i krótszy o centymetr. Także jest to bardziej kieszonkowy format niż kieszonkowy Moleskin. Trzymam więc w ręce kolejny produkt Midori. Muszę powiedzieć, że to jest kolejna przyjemność. To nie dość, że świetnie się sprawuje z atramentami, to z tymi agresywnymi, które potrafią przeżreć niektóre inne papiery na wylot, ale i także jest to pięknie wykonany produkt, który przyjemnie trzyma się w ręce. Dziękuję za uwagę.